Agnieszka Fitkau-Perepeczko za wszelką cenę stara się wrócić do show biznesu. Niestety aktorka nie ma zbyt dużo szczęścia do ról. Ostatni raz mogliśmy ją zobaczyć na ekranie ponad 10 lat temu w serialu M jak miłość, gdzie wcielała się w rolę wyzwolonej samyni. Perepeczko nie ukrywa, że chętnie wróciłaby na plan telenoweli. Producenci niestety nie podzielają entuzjazmu Agnieszki i milczą. Od tego czasu jest głównie kojarzona jako wdowa po Janosiku. Napisanie 3 książek również nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Mimo braku specjalnych sukcesów, aktorka nie zraża się i nadal stara się bywać na branżowych imprezach. Ostatnio była jednym z gości wystawy Jerzego Antkowiaka poświęconej modzie. Agnieszka zrobiła niemałą furorę za sprawą dosyć głębokiego dekoltu. 76-letnia aktorka pozostaje wciąż w nienagannej formie. Regularnie ćwiczy i stosuje specjalną dietę. W rozmowie z tygodnikiem Życie na gorąco gwiazda opowiedziała o stosunku do operacji plastycznych i swojej sekretnej diecie. Lubię swoje zmarszczki, lubię siebie. Cieszę się życiem. Dzień zaczynałam od picia ciepłego zakwasu buraczanego, potem surówki i dania na ciepło, na przykład brokuł na parze, zdradza aktorka. Perepeczko unika mięsa i nabiału w dużych ilościach, zastępuje je kiszonkami i warzywami. Aktorka nie jest wobec siebie bardzo restrykcyjna i czasami pozwala sobie na dobrze przyrządzoną cielęcinę z kieliszkiem dobrego wina. Widać efekty. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.